Jeżeli chodzi o zespół suchego oka, to spowodowany on jest niestabilnością bądź taką niepełnowartościową budową filmu łzowego. Film łzowy to jest taka emulsja, która pokrywa nam powierzchnię oka, czyli rogówkę, wytwarzana przez kilka gruczołów, gruczołów łzowych, gruczołów dodatkowych i gruczołów Meiboma. A jest to problem, który dotyka według niektórych badań nawet 60% populacji. Zwiększa się wraz z wiekiem, a warto dodać, że problem ten jest bardzo uciążliwym problemem, bo wiadomo jest to i to badania już potwierdziły, że zespół suchego oka może nawet powodować próby samobójcze. Na pewno praca przy komputerze. Chodzi tutaj o to, iż przy pracy przy komputerze mniej mrugamy. Także mruganie, świadome mruganie, takie mruganie, aby powieki schodziły się jak zamek błyskawiczny ze sobą, to jest po pierwsza rzecz, którą możemy naprawić bez kosztu tak naprawdę, nie ponosząc żadnych kosztów. Kolejną rzeczą to robienie przerw wzrokowych. Co 20 minut na 20 sekund popatrzmy na przedmiot, który jest oddalony o 20 stóp, czyli 6 metrów. Warto, aby podkreślić to, iż zespół suchego oka jest chorobą przewlekłą i nasza cierpliwość, zarówno ze strony pacjentów, jak i ze strony lekarzy, i taka systematyczność przestrzeganiu zaleceń jest kluczowym elementem. My poprawiamy, lecząc, poprawiamy małe cegiełki. Dopiero jak odpowiednia ilość tych cegiełek się ułoży, wtedy pacjent odczuwa ulgę.